Dzisiaj spotykamy się na otwarciu oddziału pediatrii, bardzo ważnego oddziału, bo dzięki tej inwestycji poprawi się zarówno jakość świadczonych usług, ale też komfort leczenia tych najmłodszych, najważniejszych dla nas pacjentów. Zarząd Województwa Podlaskiego przeznaczył na ten cel 3 miliony złotych z budżetu województwa. Reszta, czyli prawie 8 milionów złotych, to są środki z funduszy europejskich. Cała inwestycja 11 milionów złotych. Mam nadzieję, że takich inwestycji będzie więcej. Są następne konkursy, są pieniądze z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i będziemy mogli wspólnie dalej realizować wszelkie te przedsięwzięcia, które sobie stawiamy z dyrektorami tych placówek medycznych, które są podległe czy też współprowadzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Oddział pediatryczny w Szpitalu Wojewódzkim jest bardzo ważnym oddziałem, spełnia bardzo ważną rolę, szczególnie w okresie nasilonej zachorowalności, której się spodziewamy w chwili obecnej. Są dla nas takim bardzo dużym buforem i pomagają w odciążeniu naszego szpitala dziecięcego. Muszę tutaj, chciałam bardzo podkreślić bardzo dobrą współpracę tutaj ze strony pani ordynator pediatrii, jak również z innymi lekarzami, którzy przekazują do nas tylko te dzieci, które rzeczywiście wymagają specjalistycznych procedur, które tutaj nie są wykonywane. Bardzo również chciałabym podkreślić rolę tego oddziału w kształceniu przyszłych kadr medycznych, ponieważ właściwie wszystkie miejsca rezydenckie w Szpitalu Wojewódzkim są bardzo chętnie zajmowane, co nas bardzo cieszy. I większość też staży jest realizowanych tutaj na bazie tego oddziału pediatrycznego. To jest nowoczesny budynek, jak Państwo widzicie. To będzie 30 łóżek. To będą łóżka dla dzieci od 0 do 3 lat i dzieci od 3 do 18 roku życia. Tak jak pani profesor powiedziała, no spełniamy ważną rolę w mieście, w Białymstoku, ponieważ jesteśmy takim oddziałem, który uzupełnia pracę dziecięcego szpitala klinicznego. Mali pacjenci hospitalizowani w naszym oddziale zawsze wymagają opieki rodziców, dlatego też zadbaliśmy o to, żeby przy każdym małym łóżeczku znalazło się również albo łóżko, albo fotel dla matki. Pomyśleliśmy o opiekunach również przystosowując pomieszczenia mieszczące się przy oddziale. Tam rodzice będą mogli wypocząć, zrelaksować się, zjeść posiłek. Już niedługo, bo w ciągu miesiąca, dzięki funduszom unijnym, pozyskamy wysokiej klasy specjalistyczny sprzęt medyczny i pod koniec lutego otrzymamy wysokiej klasy aparat EKG, echo, EEG. Także nasi pacjenci będą leczeni profesjonalnie, bo oprócz sprzętu w poradniach i w oddziale pracuje wysoko specjalistyczna kadra medyczna.